Co wyczynia Szymon Hołownia? To bolesne pytanie jest. Księżyc ma tą drugą stronę, ciemną, czyli piątka Mencena. No tak, a piwo z jest... Mencenem jest skuteczne? Nie, Że nie, nie, nie. Znaczy, daje duże pole do popisu. Jak kto naważył piwo, niego go wypije. Bo nie da się tego wyciąć, że nie chcą euro, nie chcą KPO, bez LGBT, bez Żydów, bez kogoś tam jeszcze. To, tego się nie da wyciąć. Po prostu to jest. Czy spali. pomysł z Marszem Miliona Serca 1 października to dobry pomysł? czy... To jest wystawienie się na strzał. I to jest trochę taka sytuacja zerojedynkowa. Co wyczynia Szymon Hołownia? <laughs> to bolesne pytanie jest. Dlatego, że... Ale powiem dla, dla mnie. Nie, dla mnie jest dla... obserwującego, bo nie umiem no, dla podać racjonalnego powodu. Pewnie. Ja jestem bardzo przeciwny spiskowym teoriom różnym. Natomiast jakby popatrzeć, tak jak patrzymy no, w telewizji, załóżmy czy w internecie, no ja mam taki dostęp. No to patrzę, no i patrzę. No, Szymon coś mówi, coś robi, gdzieś jeździ. Przypomnijmy, a, dla tych, którzy nie pamiętali, Szymon Howa nie pracował w telewizji, więc jeśli chodzi o no wizerunek, te, to te, powinien tak być trochę. Właśnie. Do ja Po kilku stawkach takich, e, e, tak, on jest najbardziej medialnie przygotowany ze wszystkich. No, nikt nie ma takiego doświadczenia telewizyjnego. E, w różnych programach oczywiście. E, to ale znanego z talentu. Oczywiście i na żywo też było, to nie tak, że wszystko było tak, powtarzane. Mnie się wydaje, że Szymon Hołownia dalej nie wie, czy on chce być u władzy, w sensie sprawiać władzy w jakiejś formie, czy chce być po prostu popularny, sławny, kochany i rozpoznawany. To, to, ale to jest taka moja teoria można ciągana strasznie, no. ponieważ działania nie wskazują na jakiś ślad polityki w tym. No właśnie, no bo ja pozwolę sobie przytoczyć tę historię sprzed tygodnia, kiedy starsza pani no, zadawała pytanie, będąc na spotkaniu z Szymonem Hołownią, i zadawała takie pytanie: Czy pani z kretem ryzyka czy Kaczyńskiego? Jak przegramy, to tylko przez pana. Na co Szymon Hołownia? A tak dość się obruszył i powiedział: Pani żyje w jakimś matriksie. Została pani bardzo poważnie zindoktrynowana, zmanipulowana w sposób, który utrudnia nam dyskusję. I na sam koniec powiedział. Już tego spotkania. Mnie to nie dotyka, nie rani. No ale no, jak powiedział takie słowa, no to pewnie poczuł się dotknięty. I nie trzeba kończyć żadnego jakiegoś przygotowania nawet, już pomijając fakt, że na pewno jest przygotowany, żeby wiedzieć, że jak się rozmawia z wyborcą, żeby przekonać go do jakiejś swojej racji, no to nie można mówić w taki sposób. No. Co mogli sobie pomyśleć jego koledzy z trzeciej drogi? Bo co oni sobie myśleć teraz? Coś my no, cośmy zrobili? Dlaczego mamy kłopot z komentarzem, ja, czy ja mam przynajmniej? E, że nie wiemy, co tu komentować. To znaczy, czy Szymon jako Szymona, e, czyli Szymon Hołownia, e, polityk, szef ugrupowania. E, ja myślę, że to się zaczęło wszystko od tego, że Szymon e, Hołownia nie został. E, Głównym kandydatem opozycji na prezydenta Polski. Moim zdaniem Szymon Hołownia głównie, bo wody Władysł Kamysz już nie, bo on jest politykiem, który trochę przeżył w życiu, ma tak zwany ból fantomowy. Rząd cały czas tą prezydenturę widzi w sobie tak, tego prezydenta i ma poczucie, że mu zabrali i ten Trzaskowski mu to zabrał po prostu. Czy to tu powie, czy powie to ktoś inny, jeżeli wygra rzeczywiście opozycja, to nastąpi rozdział, bo nie może nie nastąpić. Jest za duże ciśnienie i za duża presja młodych, szczególnie ludzi, ponieważ kościół sobie sam grabi, i ci ludzie w kościele, którzy nie są przecież głupi, to widzą, że ci starsi idą na zatracenie. A widzi to też Watykan, ja nie jestem Watykanistą akurat, ale jest to czytelne, a mianowicie kogo się mianuje na kardynała. Gdyby miał wygrywać kościół, ten taki, o którym my mówimy, oglądamy go oczywiście instytucjonalny kościół, czyli powiedzmy, że Jędraszewski, no właśnie Rydzyk. To Jędraszewski dawno byłby już kardynałem. To się nie zdarzyło w historii Polski nigdy, żeby metropolita Krakowski nie został kardynałem. On został po raz drugi, ale po raz trzeci pominięty w, w nominacjach i dostał arcybiskup Ryś to są kardynałem. To też pokazuje, że e, Kościół, który się na całym świecie przez 2200 lat mieszał w różne rzeczy, dostrzega, e, nie, że nie chce się mieszać, Czyli tylko widzi... On sobie tu obserwuje też, co się dzieje u nas. Bezpośrednio. No, to jest jeden z lepszych wywiadów na świecie. W związku z tym możemy sobie drwić, ale to po prostu no, i, i kościoły lokalne, i nuncjusze, tam na bieżąco, wszystko jest jasne. I mówię, nie o to chodzi, że Kościół nas chce odstąpić od polityki, tylko widać, że postawiono na złego konia. Dlatego, że PiS ewidentnie kanibalizuje hierarchię kościelną, jeżeli chodzi o polityczne aspekty. I dużo ludzi mówi, ja się nie interesuję polityką, ale ja nie chcę w kościele słuchać wykładów politycznych. I ja to rozumiem. Konfederacja Granano się swoim wyborcom, bo tak na razie Janusz Korwin-Mikke tak, trochę w cieniu. Tak, tak. Chociaż u nas to było ostatnio. Nie, no dobrze. E, Grzegorz Braun również trochę w cieniu, chociaż też występował tam na, na konwencji. Ale sam Janusz Korwin-Mikke u nas przyznał, że no, gdyby od niego to zależało, to... Powinna być ta retoryka jeszcze bardziej ostra, no, ale rozumiem, że też ten wysoki wynik jest spowodowany tym, że ta retoryka jest nieco. Cicho siedzą. Tak, 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 tak. tak, tak. Więc. Yy... Ale to no bardzo czy... ładny taki case do obejrzenia, że mm, ludzie się denerwują, że Tusk wchodzi na pole, na przykład tam te 800 plus i tak dalej, że populista. A tutaj Konfederacja, która była, przynajmniej tak jak ja pamiętam, zanim jeszcze była Konfederacją, czyli właśnie pan Janusz korwin między innymi, przecież absolutnie sprawny, jeżeli chodzi o różne retoryczne rzeczy, był ostry, eksponował pewną część poglądów, która się podoba zawsze w większości ludzi ewidentnie, czyli podatki, tam coś jeszcze i tak dalej. No i teraz uznaje, że ci młodsi muszą trochę spuścić stonu, ponieważ nie chcą wystraszyć pozostałych wyborców. No ale jeszcze jest ta księżyc ma tą drugą stronę, ciemną, czyli piątka mencena. No tak, a ona z jest... mencenem jest skuteczna? Nie, nie, nie. Znaczy daje duże pole do popisu, jak, kto naważył piwa, nie go wypije. No, naprawdę jest kilka takich możliwości kampanijnych, które można wykorzystać piwo Mencena. No właśnie zamroczenie piwem Mencena, tam świat się napił piwa Mencena, gdy wytrzeźwieje, będzie za późno i tak dalej. Doktor, itd. tak ja sobie przypominam tę debatę z Ryszardem Petru i Ryszard Petru wprost zadał pytanie, czy gdyby Sławomir Mencen miał do zagłosowania, czy Polska ma wyjść z Unii Europejskiej, czy zostać, to po prostu. Tak przyciągał odpowiedź, by nie odpowiedzieć, by nie udzielić żadnej odpowiedzi. Na no co to znaczy? No, no znaczy to, że znaczy to, jeżeli ktokolwiek się interesuje I polityką, się, że... to może dojrzeć do tych informacji, że konfederacja chce wyjść z Unii Na Europejskiej. Na ile to po, po prostu no. ten przekaz jest skuteczny, no, ale okazuje się, że jest skuteczny jak 16%. To... to jest jeszcze inna rzecz. Ja nie neguję, żeby było jasne. Tylko jak się okazuje, polityka to nie jest tylko TikTok. Czy, 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 czy społeczność się w takiej wersji? W momencie konfrontacji, na przykład pan Lenzen się już gubi, bo tam chyba z wszystkim miał jakąś też rozmowę i też mu nie poszło. W związku z tym, tam gdzie można wycyzelować wszystko, to ok. Nie? Natomiast tam, gdzie trzeba stanąć na udeptanej ziemi i na żywo coś się robić, zaczyna się, zaczyna się problem, bo nie da się tego wyciąć, że nie chcą euro, nie chcą KPO. A może kapo to może by wzięli, bo to się Polsce należy, raczej tak, chyba, bo to pan Bosak tak mówił. Ale właśnie bez LGBT, bez Żydów, bez kogoś tam jeszcze, to, tego się nie da wyciąć, po prostu to jest. Pit tam TVP, TVN, to tak, nie wyżarczy. Ale takie na przykład taki happeningi, tak, takie happeningi jak pan Brown, który tak jak wiem rozwalił mikrofon i mówicę, żeby ten człowiek jakiś o innych poglądach nie przemawiał. No no to Ministrem kultury miałby być tam. Chyba Sławomir Manson powiedział, żeby mu nie przeszkadzał, jak byłby ministrem kultury. No tak, ale to jakby pan dyrektor chciał się podyskutować, to ja mam taką teorię, że... Yy, ale by po był... filologii polskiej minus, pan zbrało, kultury no to... są tam, kultura jest najgorsza, nie? Czy pomysł z Marszem Miliona Serc na 1 października to dobry pomysł, czy... A też się nad tym zastanawiałem, powiem... panie doktorze, że tego 4 czerwca, to bardzo dużo pomógł Andrzej Duda jednak swoją decyzją o tym Lex Antytusk. I, tak. i, I bardzo pomógł właśnie. I teraz się zastanawiam, też pogoda była bardzo ładna, taka wakacyjna. Natomiast 1 października, no to już taka, Pani, taka jesień. Może być piękna polska złota jesień. Natomiast mówiąc zupełnie serio, to po pierwsze, jeżeli będzie kampania, to wtedy taki marsz chyba jest nie do zrobienia. To znaczy pod szyldem politycznego marszu. W związku z tym trzeba byłoby wymyślić, że to jest marsz obywatelski, no nie wiem, skoro on funkcjonuje w tej chwili jako marsz tysiąca, miliona serc, no to nie wiem, niech to będzie marsz kardiologów na przykład, prawda, albo ludzi, którzy mają serce dla Polski, ale nie może być powiązany z partią polityczną. O ile dobrze pamiętam ten, ten, te przepisy kampanii wyborczej. Po drugie, hmm, Tusk, jeżeli nawet o tym myślał, bo rozumiem, że to jest jakoś przemyślane, ale nie bądźmy naiwi, nie przemyślano tego z poniedziałku na wtorek, tylko y, ponieważ w, w, wyskoczyła sprawa z panią Joanną, tak Joanną, dobrze mówię? Tak, Joanną, tak, tam w szpitalu krakowskim. Y, Tak, no to, to jest tak mocne i, i tak energetyczne, że tu za, 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 zareagował jak rasowy polityk, czy rasowy sportowiec, no wykorzystał ten moment. To jest wystawienie się na strzał. I to jest trochę taka sytuacja zero -jedynkowa. natomiast żebyśmy... Bo tak się zastanawiam, że co jak się okaże kompletną klapą. Ale co to znaczy Albo... kompletną klapą? To znaczy, jeżeli 4 czerwca marsz był nad wyraz, aż tyle ludzi, nie wiem, czy się spodziewano, nie, że, nie że spodziewano będzie. No nie, już wiemy, że nie. to teraz, nawet jak będzie, no że po prostu będzie tych ludzi mniej. Ale ile? No, zależy jakie przyjmiemy wyliczenie. No właśnie. No, jeśli tutaj było 300, a 500 tysięcy, no to tutaj nagle jakby było... No 200 tysięcy. To też będzie sukces. To też będzie sukces. Tak, to będzie sukces. Jakby przyszło 10 tysięcy, no to wtedy będzie porażka. To jest pewien symbol. E, i, I Tusk tutaj zaryzykował. To jest pomysł dobry, natomiast bardzo mocno ryzykowny, jeżeli chodzi o wizerunek. Czy ta kampania, czy o tej kampanii zadecyduje na przykład jakaś jedna afera, która może się pojawić przed tą kampanią? To znaczy, przypomina mi się na przykład, no jakby była taka sytuacja jak z katastrofą ekologiczną na Odrze. Ja tak sobie myślałem, jakby były wybory, Zaraz niedługo, no to nie wiem, czy tam Pisby wyszedł obronną ręką. Dobrze pan to wyczuwa, ponieważ wszelkie możliwe badania, nie tylko w Polsce, pokazują, że ludzie niezdecydowani podejmują decyzję wyborczą między 72, 72 a 48 godzin przed głosowaniem. Słuchajcie, 48 godzin przed głosowaniem. W związku z tym, co decyduje wtedy? Emocja. Jeżeli pojawi się coś typu pani Anna, przepraszam serdecznie pani Anna za to, ale taka sprawa jak u pani z panią Anną, właśnie razu e, może jakiś jeden e, zajście, fakt, zdarzenie, może zadecydować. Tak?